Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam mój sekret. Zdradzę Wam moje uzależnienia kosmetyczne. Pokażę Wam dzisiaj 10 produktów, od których jestem dosłownie uzależniona. Uwielbiam je, używam ich cały czas, non-stop, są sprawdzone, przetestowane. No i no, po prostu fantastyczne. I słuchajcie, chyba 100% tych produktów to są produkty Made in Poland. I będą tutaj zarówno produkty do pielęgnacji skóry, jak i do makijażu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co mnie tak bardzo uzależniło, to zapraszam Was do oglądania dalej. I słuchajcie, zaczniemy sobie od sponsora dzisiejszego odcinka, jaką jest marka Basic Lab. Kilka tygodni temu zaproponowała mi przetestowanie ich produktów, abym mogła sprawdzić je na swojej skórze. Zostały one dopasowane do moich potrzeb, moich preferencji. I bardzo się ucieszyłam z tej możliwości, ponieważ o tej marce słyszałam naprawdę bardzo dużo dobrego, czytałam wiele pozytywnych opinii, ale też ja jestem taki trochę niedowiarek. Jak widzę, że jest mnóstwo ochów i achów, to jest takie czy my na pewno? I bardzo się cieszę, że mogłam je sprawdzić na własnej skórze, bo odkryłam naprawdę, naprawdę wspaniałe produkty. I pierwszym z nich, to też jest dla mnie trochę śmieszne, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Pierwszym z nich będzie emulsja do mycia twarzy. I już Wam mówię, dlaczego dla mnie to jest takie śmieszne. Ponieważ zawsze, kiedy oglądałam filmiki typu ulubieńcy kosmetyczni, jakieś nowości kosmetyczne, hity, i jeżeli w tych ulubieńcach czy hitach kosmetycznych pojawiały się produkty do mycia twarzy, to ja myślałam, co? Przecież produkt do mycia twarzy jest po to, żeby umył twarz. On nic innego nie robi. Zawsze mnie to dziwiło, nigdy nie rozumiałam, o co w tym chodzi, że co on z tą buzią zrobi takiego niezwykłego, że pojawia się aż w polecajkach. I nie rozumiałam tego, dopóki nie przetestowałam tego produktu. Zwłaszcza to jest ogromna butla i jest to dermatologiczna emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej. I to jest produkt właśnie w konsystencji takiego lekkiego jakby kremu, to się nie pieni, to jest takie lekko tylko białe na skórze, ale oprócz tego, że jest ultra przyjemny do samej aplikacji, do samego tutaj rozcierania, to po prostu robi ze skórą coś wyjątkowego, ponieważ moja skóra po umyciu kompletnie nie jest ściągnięta, nie jest wysuszona i czuję, że to działanie tego produktu nie jest takie agresywne. Wiecie, jak to jest czasami, jak ma się skórę tłustą czy jakąś trądzikową, często ją się oczyszcza i czuć, że po prostu ta skóra aż potrzebuje jakiegoś takiego łagodniejszego traktowania i ten produkt absolutnie to robi. Po prostu oczyszcza tą skórę, ale w taki bardzo łagodny sposób, tak jakby ktoś cię głaskał po prostu po buzi i mówił, że wszystko będzie okej. W składzie ma ceramidy, beta-glukan, alantoinę, więc jest bardzo przyjemnie łagodzący, jednocześnie fajnie oczyszcza skórę z zanieczyszczenia, zamiaru sebum. Można nim również robić demakijaż, tylko wtedy trzeba użyć go dwa razy, czyli pierwszy raz tak jakbyśmy mieli po prostu zmywać nasz makijaż, a drugi raz jakbyśmy chcieli umyć twarz. I faktycznie jak robiłam jakieś dzienne, delikatne makijaże, to ulubiłam sobie użyć tylko tego już bez żadnego produktu do makijażu, jakiegoś olejku czy czegoś, co zwykle używam. Co jest dla mnie ogromnym plusem, to też to, że jest on przebadany i dermatologicznie, i okulistycznie, więc można spokojnie nim zmywać oczy, nic nie piecze, nic nie szczypie, nic nie podrażnia, no i jest po prostu cudowny. Uwielbiam to uczucie smarowania go na twarzy, jego zapach, on nie jest perfumowany, to jest po prostu zapach takiego kosmetyku, który ja uwielbiam. I tak jak zwykle myłam buzię produktem myjącym raz dziennie, a raz zwykłą wodą, to tak używam go dwa razy dziennie i po prostu go kocham. Kocham, kocham, kocham. Teraz pokażę Wam mój absolutnie ukochany bronzer. Tych absolutnie ukochanych rzeczy będzie dzisiaj sporo, więc wybaczcie mi moją monotonię wypowiedzi. Wydaje mi się, że temat bronzerów to jest taka pięta achillesowa nas wszystkich, że tak długo szukamy tego ideału, który nie będzie za ciepły, nie będzie za zimny, będzie się ładnie rozcierał, ładnie utrzymywał, ale ta tonacja, żeby była taka jak trzeba. I dla mnie ten bronzer od dr Ireny Eris w odcieniu Warm, to jest 01, jest po prostu, jest mistrzem świata. To jest najpiękniej i najbardziej naturalnie wyglądający na mojej skórze bronzer. Ja generalnie rzecz biorąc uwielbiam bronzery w ciepłych tonacjach. Lubię odcieplać skórę, tak ją troszkę docieplać, żeby miała troszkę więcej życia i no taki przyjemny efekt na skórze, taki cieplejszy. No ale wiemy, jak to jest z ciepłymi bronzerami, one czasami są troszeczkę za rude, troszkę za bardzo pomarańczowe. Ciężko jest nam znaleźć jakiś taki ideał, który będzie na naszej skórze wyglądał jak faktycznie nasza taka, wiecie, opalenizna. Ten kolor
Coś pięknego. On nie jest taki do końca ciepły. O, tutaj nie ma w ogóle pomarańczowych nut. Ja bym powiedziała, że on jest taki neutralno-brzoskwiniowy. Na skórze wygląda dosłownie idealnie, jak moja taka naturalna opalenizna. Nie jest zbyt agresywny, można go fajnie budować i właśnie te takie nutki brzoskwini kompletnie odróżniają go od wszystkich innych bronzerów, jakie do tej pory używałam. Tu widzimy, że tu jest troszkę takich oliwkowych nutek, tutaj brzoskwinia i tutaj troszkę takich cieplejszych, takich właśnie leciutko pomarańczowych. One w zmieszaniu się ze sobą tworzą absolutnie idealny dla mnie odcień. Więc jeżeli szukacie ładnego, takiego lekko ciepłego bronzera, ale nie pomarańczowego, nie czerwonego, nie jakiegoś takiego zbyt sztucznego, to ten absolutnie super. I bardzo też Wam go polecam do kufra, jeżeli jesteście wizerzystami, bo używałam go również na takich neutralnych i chłodniejszych tonacjach i on bardzo ładnie się wpasowuje. Ja bardzo często lubię docieplać makijaże, nawet na klientkach delikatnie docieplać bronzerem, ale no nie każdy bronzer się do tego nadaje, bo niektóre są po prostu zbyt pomarańczowe do jakiejś takiej, wiecie, chłodnej karnacji. A ten naprawdę się bardzo fajnie wpasowuje nawet w leciutko chłodniejsze karnacje, więc bardzo, bardzo polecam. Kolejny produkt pielęgnacyjny to będzie produkt pod oczy. Jest to krem marki Uzdrowisko. Jest to krem, maska pod oczy i na powieki. Słuchajcie, ja nigdy nie miałam jakiejś wielkiej potrzeby smarowania okolicy pod oczami, bo raczej mam tłustą skórę, również okolica pod oczami nigdy nie jest sucha, ale po wielu makijażach, po wielu nagrywkach, mocnych make-upach, jakichś eksperymentach makijażowych, po zmywaniu tego wszystkiego, no jednak ta okolica pod okiem potrafi się przesuszyć i przede wszystkim właśnie powieki też potrafią się przesuszyć. I czuję lekkie podrażnienie, ściągnięcie, suchość tej okolicy, więc wiecie, no jednak w mojej kosmetyczce takie produkty do oczu, do nawilżania okolicy pod okiem również się pojawiały, ale żaden nie spodobał mi się tak bardzo jak właśnie ten krem. Po pierwsze, podoba mi się jego wielozadaniowość, bo oprócz tego, że jest po prostu kremem, który można nałożyć pod oczy, to można go położyć na powieki i można go użyć również jako maski, na przykład nakładając troszeczkę grubszą warstwę i idąc w tej masce spać. Uwielbiam jego konsystencję, ponieważ ja lubię, kiedy krem jest z jednej strony lekki, ale z drugiej strony ma taką bogatą konsystencję. Ja uwielbiam tą konsystencję tego kremu, ponieważ z jednej strony widzimy, że on całkiem ładnie się wchłania, szybko znika, to czuć, że ta skóra jest taka otulona w okolicy pod okiem, ale to nie jest takie otulenie taką tłustością, tylko właśnie takim bogactwem składników. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Fajne szklane opakowanie, produkt polski, dobry skład, naturalny, więc czegoż chcieć więcej. I wielozadaniowość, także jeżeli szukacie fajnego kremu pod oczy, to ten naprawdę jest godny uwagi. Tak sobie dzisiaj troszeczkę skaczemy po różnych dziedzinach, więc może teraz przejdziemy do konturówki do ust. I słuchajcie, w życiu bym nie pomyślała, że ta konturówka tak bardzo mi się spodoba. Jest to konturówka marki Glam Shop. Jest to odcień mleczna czekolada. Zobaczcie. Generalnie widać w nim najwięcej nut takich beżowo-fioletowych, powiedziałabym. Tak mi się wydaje. I w życiu bym nie pomyślała, że tak chłodny, tak lekko wręcz trupi odcień tak bardzo mi się spodoba. Ale. Ja nie używam tej konturówki w celu malowania ust czy obrysowywania mojego konturu. Ja jej używam do jakby konturowania ust. Chodzi o to, że nakładam ją zwykle powyżej mojego konturu i ona tworzy taką iluzję cienia, który sprawia, że moje usta po prostu nie dość, że mają fajnie uwydatniony kształt, to wydają się większe, takie bardziej jakby zaokrąglone i właśnie to jest idealny odcień, który imituje ten taki lekki jakby cień. No i można w ten sposób bardzo fajnie wykonturować sobie usta. Oczywiście można ją również nałożyć na usta i obrysować je klasycznie, ale jest to dosyć jasny odcień i wydaje mi się, że nie na każdych ustach on się sprawdzi. Ja mam dosyć jasny kontur, więc u mnie tak, ale wydaje mi się, że u wielu osób po prostu ona praktycznie nie będzie widoczna, bo to jest jasny odcień. Ale jeżeli lubicie obrysowywać sobie usta troszkę mocniej, musicie spróbować tego odcienia, jest absolutnie fantastyczne. Wracamy do marki Basic Lab i pokażę Wam krem, który jest takim moim... Chyba ze wszystkich kremów, jakich kiedykolwiek używałam do twarzy przez całe moje życie, ten jest moim ulubionym. I jest to
ceramidowy krem regenerujący. On ma 5% probiotyków, 3% pantenolu i jest to wersja lekka konsystencja, ponieważ jest on dostępny również w wersji bogatej konsystencji, dla na przykład suchej skóry, a dla takiej jak moja, mieszanej, tłustej, lekka konsystencja, czyli produkt, który nie będzie tłuścił, ale będzie fajnie tą skórę otulał. Wydaje mi się, że ceramidy to było coś, czego mojej skórze było bardzo, bardzo potrzeba. Myślę, że posiadacze skór trądzikowych czy tłustych mogą się ze mną zgodzić, że zazwyczaj przez całe życie trochę z tą skórą walczymy. Próbujemy ją oczyszczać, 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 zwężać pory, wysuszać tą skórę, żeby ona po prostu jak najmniej się świeciła, żeby tych wyprysków było jak najmniej i tak dalej. I z tego powodu przez wiele lat właśnie tak tą skórę traktowałam, ale zaczęłam odczuwać, że ona zrobiła się taka nadwrażliwa, że przy najmniejszym dotyku czerwieni się, że niektóre kosmetyki sprawiają, że właśnie jest jakaś podrażniona i zaczerwieniona. I czułam, że po prostu czegoś tej skórze brakuje, zaczęłam ją mocniej nawilżać, nakładać czasami jakieś olejki i oczywiście ona się troszeczkę uspokoiła, ale ewidentnie ten krem zrobił z tą skórą coś, czego jej po prostu brakowało. Ktoś po prostu ją wziął i pogłaskał, i po prostu ją pokochał. Ja po prostu czuję, że ten krem tak fajnie odbudowuje moją skórę, przez co ona po prostu staje się bardziej wzmocniona i mniej taka nadreaktywna. Pięknie nawilża, nie tłuści, czuć na skórze jakąś taką delikatną, ochronną warstwę, ale to nie jest taka tłusta warstwa. Po prostu on się wchłania przez kilka minut i czuć, że jest ta skóra tak fajnie otulona, ale nie tłusta. Nie umiem tego opisać inaczej. Bardzo fajne również jako baza pod makijaż. Jeżeli szukacie dobrze nawilżającego kremu, macie skórę suchą, tłustą, mieszaną, wrażliwą, ale taką, która po prostu potrzebuje takiego otulenia troszeczkę, takiego łagodniejszego potraktowania, fajnego nawilżenia, ale też regeneracji, kiedy wasza skóra jest zbyt mocno zaczerwieniona, nadreaktywna, to ten krem to jest po prostu game changer, totalny. Okej, następny produkt do makijażu i tym razem pokażę wam moje ukochane kolorowe maskary. I są to maskary mini marki Hean. One się nazywają Symphonic Night Mini. I tutaj mam trzy odcienie, jest fioletowy purple, niebieski blue lagoon i turkusowy emerald. Uważam, że kolorowe maskary są super pomysłem na codzienny makijaż, ponieważ nie wymagają od nas zbyt dużego wysiłku, bo robimy taką czynność, jaką zwykle robimy, czyli tuszowanie rzęs. Nie wymaga zbyt dużo pracy, a sprawia, że oprócz tego, że nasz makijaż wygląda ciekawiej, jakoś tak fajnie przyciąga uwagę, jest takim lekkim akcentem kolorystycznym. Jeżeli chcemy wprowadzać kolor do naszego codziennego makijażu, ale troszeczkę się obawiamy, to uważam, że maskara też jest takim fajnym początkiem do wprowadzania kolorów do naszego makijażu. I kolejna rzecz, taka kolorowa maskara też może fajnie podbić kolor naszych oczu, naszej tęczówki. I z maskarami kolorowymi zwykle jest tak, że one albo prawie w ogóle nie malują, albo się kruszą, albo się rozmazują, albo po prostu robią taki efekt, jakby w ogóle nic nie było nałożone. Te tego nie robią, bo te są po prostu idealne. Przepięknie tuszują, wydłużają, pogrubiają rzęsy, mają intensywny kolor, widać go z daleka i po prostu rzęsy wyglądają bardzo ładnie, są bardzo ładnie wytuszowane i to jest chyba priorytet. Nie kruszą się, nie rozmazują, nie odbijają się na powiece, więc jakby kompletnie nie mam zarzutów. Fajnie, że są w takich niedużych formatach, bo możemy mieć normalną maskarę i jedną taką ozdobną właśnie na jakieś okazje albo na jakąś chętkę, na coś kolorowego na powiekach. Więc jeżeli szukacie dobrej jakości kolorowej maskary, to te są superackie. A jeżeli kolorowa maskara nie robi nam roboty i brakuje nam jednak czegoś na powiece, czegoś kolorowego, błyszczącego, po prostu cieni do powiek, to nie można przejść obojętnie wobec cieni multichromowych z Glam Shopu. W przypadku tych cieni, jakby jeden cień robi robotę. Jak nie mam czasu, nie mam ochoty, nie mam pomysłu na makijaż, chcę, żeby coś się fajnego na oku zadziało, ale nie mam czasu i nie chce mi się kombinować, to nakładam jeden taki cień i on wygląda absolutnie przepięknie i wszyscy się pytają, co to, i wszyscy zwracają uwagę na te cienie. One mają mnóstwo różnych odcieni w sobie. Oprócz tego praktycznie wszystkie są dosyć jasne, w takim sensie, że mają jasną bazę, więc spokojnie nadają się na przykład do aplikacji w wewnętrznym kąciku albo aplikacji wewnętrznej części powieki, czy na środek powieki, czyli tam, gdzie zazwyczaj ten makijaż rozjaśniamy, więc jeżeli lubimy w taki standardowy sposób makijaż wykonywać, to te wszystkie odcienie do tego się nadają, bo one
mają blask, ale ta baza kolorystyczna nie jest ciemna. Ja dzisiaj w kąciku mam odcień jadowity, więc jak widzicie jest jaśniutki, przepięknie się mieni i prezentuje się absolutnie fenomenalnie. Ja o tych cieniach zrobiłam odcinek, więc jak chcecie zobaczyć, jak one się prezentują w różnym świetle i pod różnym kątem, to możecie sobie zerknąć do tego odcinka. I jeżeli lubicie po prostu delikatny kolor w makijażu i coś błyszczącego, lubicie, kiedy ten błysk jest naprawdę, naprawdę intensywny, to warto chociaż jeden taki cień sobie sprawić. One są trochę droższe, ale wydaje mi się, że dla takiego makijażowego frika jest to absolutnie fantastyczny produkt. Wracamy do pielęgnacji, to będzie ostatni produkt, który Wam dzisiaj pokażę. Jest to serum zmniejszające niedoskonałości również od Basic Lab. I on ma tutaj w składzie głównie 5% niacynamidu, 5% prebiotyków i filtrat wody ryżowej. I ten produkt pojawił się tutaj w tym zestawieniu, ponieważ ja jako posiadaczka skóry tłustej, mieszanej, kiedyś trądzikowej, dzisiaj może mniej trądzikowej, ale z tendencją do wyprysków, do jakiejś tekstury na skórze, no wciąż lubię używać produktów, które są dedykowane takiej skórze. Ale każdy produkt, który do tej pory używałam, to był produkt, który trochę z moją skórą walczył. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Zazwyczaj te produkty do skór tłustych to są produkty, które skórę wysuszają, oczyszczają, działają antybakteryjnie, tak jakby cały czas anty mojej skórze, jakby ciągle z tą skórą walczyły. I faktycznie dużo tych produktów, na przykład coś mi wysuszało troszkę mi tą skórę, jakieś niedoskonałości, zwężało pory czy coś takiego, ale to było takie agresywne działanie i tak jak powiedziałam, taka walka z moją skórą. Ten produkt, mam wrażenie, że z jednej strony działa to, co ma działać, to, co ma robić, ale z drugiej strony jakby nie walczy z moją skórą, że on się o nią troszczy. Nie czuję po tym produkcie nadmiernego przesuszenia, utraty warstwy hydrolipidowej, jakiegoś ściągnięcia, jakiegoś pieczenia, że czuję, że on po prostu robi to, co ma robić, czyli troszeczkę wyrównuje teksturę mojej skóry, troszeczkę zwęża pory, troszeczkę minimalizuje świecenie się skóry, ale to jest wszystko takie bardzo łagodne w działaniu, jakby z jednej strony łagodne, ale z drugiej strony skuteczne, że ja widzę ten efekt, widzę, kiedy używam po jakimś czasie, że ta skóra wygląda lepiej, że zaczerwienienia są mniejsze, tekstura się troszeczkę wygładziła, pory prezentują się przepięknie, ale nie mam tych wszystkich skutków ubocznych związanych z mocnym oczyszczaniem, wiecie, jakimś olejkiem z drzewa herbacianego, czy jakimiś kwasami, że ta skóra wciąż jest taka ustabilizowana, o może to jest dobre określenie. I zawsze jak używam go wieczorem, to rano się budzę i widzę, że ta skóra jest taka ukojona, tak bardzo fajnie ukojona, więc jeżeli macie jakieś problemy takie trądzikowe z wypryskami, z teksturą, z niedoskonałościami, z nadmierną produkcją sebum, rozszerzonymi porami i szukacie czegoś, co będzie działało skutecznie, ale łagodnie, to bardzo polecam Wam ten produkt. Jeżeli chcecie przetestować któryś z produktów marki Basic Lab, które polecałam dzisiaj, albo jeszcze jakieś inne sobie upatrzyliście, to mam dla Was kod rabatowy. Na hasło RedMyLips macie 20% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem jedynie produktów objętych już jakąś promocją. Wszystkie informacje na ten temat zostawię Wam na dole w opisie, a my przechodzimy do kolejnego produktu, do makijażu. I kolejnym produktem będzie błyszczyk. I powiem Wam, że błyszczyk to również jest produkt, który zawsze jak widziałam w jakichś ulubieńcach, to było takie, no ale to jest przecież błyszczyk, no. I dzisiaj właśnie przychodzę do Was z błyszczykiem. Jest to błyszczyk marki Vibo, nazywa się Spicy Lip Gloss w odcieniu 20. I wydaje mi się, że to, co w nim totalnie polubiłam, to odcień. Taki dosyć nietypowy, ale do tego przejdziemy za chwilę. On ma taki delikatny efekt mrowienia, szczypania, nie powiększa jakoś mocno ust, ale to mrowienie też nie jest takie bardzo, bardzo mocno piekące, ale w tym błyszczyku totalnie, totalnie zauroczył mnie jego odcień, bo jest w nim coś takiego, słuchajcie, nietypowego. Tutaj widać troszeczkę taki odcień mów, troszkę brązu, troszkę fioletu, taki niby neutralny, trochę chłodny, tu widać takie nutki jagodowe, ale też nutki wiśniowe. No jest bardzo, bardzo nietypowy. Powiem Wam, że pasuje mi do tak wielu makijaży, jest tak uniwersalny, wbrew pozorom, że jestem sama zaskoczona tym, jak bardzo uniwersalny jest to odcień. Podoba mi się w nim to, że on jednak nie jest taki bardzo, bardzo blady, że delikatnie przyciemnia kolor ust, co ja bardzo lubię. Po prostu ja nie jestem jakąś fanką takich bardzo jasnych,
niudowych odcieni na ustach, które jeszcze rozjaśniają kolor ustróbek, on jest troszeczkę przyciemniony. I ten właśnie to robi w taki nieagresywny sposób, więc jest bardzo uniwersalny, no bo wiadomo, jest to błyszczyk, jest taki troszeczkę transparentny. Więc i do mocniejszych makijaży, i na co dzień tak po prostu, żeby szybko się machnąć i już ten kolorek jest na ustach. I ten kolor na ustach wypada na taki bardzo zbliżony do koloru ust. Że właśnie jest tam taka nutka różu, nutka fioletu, nutka brązu, czegoś takiego intrygującego. No ten odcień, powiem Wam, że jest super, super do wszystkich jakichś takich troszeczkę chłodniejszych odcieni w makijażu, tak jak ja dzisiaj użyłam sobie właśnie takich, widzicie, odcieni kaki i bardzo fajnie się prezentuje, ale też do na przykład ochłodzenia jakichś takich mega ciepłych makijaży oka. Tu mamy jakąś, wiecie, czerwień czy pomarańcz, to tak, żeby troszeczkę stonować make-up, ten błyszczyk. Coś fantastycznego. Sama formuła też nie jest taka, wiecie, taka lepka, taka nieprzyjemnie tłusta. On jest bardziej taki leciutko jakby żelowy, taki troszeczkę bardziej śliski, nawilżający, więc jest też bardzo przyjemny do użytkowania, do aplikacji, do reaplikacji. No i ten odcień, no dawno mi się tak odcień nie spodobał, szczególnie jeżeli chodzi o błyszczyki. I słuchajcie, ostatnim produktem będzie rozświetlacz. Wydaje mi się, że dawno nie pokazywałam żadnych rozświetlaczy, że ten nie ujął mnie tak bardzo, żeby pojawiał się na moim kanale i żeby był przeze mnie jakiś taki zachwalany i polecany. I słuchajcie, będzie to produkt ponownie marki Glam Shop i jest to rozświetlacz z kolekcji Pokusa i to jest odcień Chciejka. Taki leciutko złotawy, ale to jest złoto, które nie jest takie bardzo, bardzo ciepłe. Podoba mi się w tym rozświetlaczu to, że on ma praktycznie bezbarwną bazę. Nie widać takiego odbicia na ciemniejszy odcień, jeżeli kiedy nasz policzek jest w cieniu, więc to jest jego ogromny plus. Daje na policzku bardzo ładny efekt, który da się budować, bo jeżeli nie lubimy zbyt mocnych rozświetlaczy, no to właśnie nim możemy tak się bawić, troszeczkę sobie dokładać, domasowywać sobie ten rozświetlacz, żeby zbudować sobie albo subtelny efekt takiej nawilżonej, rozświetlonej skóry, albo zrobić sobie taflę. Da się uzyskać i jedno, i drugie. Uwielbiam w nim to, że leży bardzo cieniutko na skórze, przez co nie podkreśla tak mocno tekstury. Oczywiście każdy rozświetlający produkt będzie teksturę podkreślał, ale niektóre rozświetlacze robią to mocniej, niektóre robią to mniej. Kiedy rozświetlacz ma taką mocno perłową bazę, jest taki jakby gruby, i tak grubo leży na skórze, to wtedy u mnie to teksturę mocniej widać. Ten leży na tyle tak cieniusieńko, że tak pięknie wtapia się w skórę, że wygląda dosłownie jak takie rozświetlenie z jakiegoś, wiecie, płynnego rozświetlacza albo po prostu z jakiegoś takiego nawilżenia. No bardzo ładnie się prezentuje i jest to, powiedziałabym, rozświetlacz perłowo-drobinkowy. Gdzieś tam z bliska, bardzo, bardzo bliska, widać niewielką ilość takich złotawych drobineczek. One nie są mocno widoczne, nie są takie chamskie. Prezentują się bardzo ładnie, ale raczej jest to w głównej mierze taki perłowy blask. Ale przez to, że leży tak cieniusieńko na skórze i ma przepiękny odcień niezbyt ciepłego złota, bardzo uniwersalny i przepięknie prezentuje się na skórze. Uważam, że będzie bardzo fajny również dla kobiet w wieku dojrzałym, ponieważ tak jak wspomniałam, on nie leży grubo, nie leży ciężko na skórze i nie podkreśla mocno tekstury skóry. I ten rozświetlacz najbardziej lubię nakładać takiej średniej wielkości pędzelkiem i najlepiej jest go tak wmasowywać w pędzel, a nie tak omiatać, że tak powiem, pędzel tym produktem. Lepiej go tak wmasować i później sobie, wiecie, tak troszeczkę pocierać, tak wmasowywać bardziej w skórę. Zobaczcie, że jak tak się go wmasuje, to widzicie, jak on ładnie tutaj podkreśla. Wręcz myślę, że jakbyśmy tak omietli skórę nim tak o, to on praktycznie by nie został na skórze. Wydaje mi się, że to jest taka formuła, która jest taka leciutko kremowa. I on właśnie wymaga takiego wmasowania w skórę. I kochani, to był już ostatni produkt, który miałam dla Was do zaprezentowania. Jeżeli któryś z tych kosmetyków mieliście, testowaliście, używaliście, napiszcie Wasze odczucia, bo jednak fajnie jest znać różne perspektywy, bo wiadomo, to co się sprawdza jednej osobie, nie zawsze sprawdzi się drugiej. Jestem bardzo ciekawa, czy któryś z tych produktów również będzie, jest Waszym hitem. Jeżeli chcielibyście przetestować któryś z produktów marki Basic Lab, to przypominam, że macie kod rabatowy RedMyLips z rabatem 20%. Jeżeli używaliście jakichś innych produktów marki Basic Lab, to też napiszcie w komentarzach, bo może są jeszcze jakieś hity, które warto poznać, bo ja mam
chyba z 6 produktów, ale może są jeszcze jakieś warte uwagi. Jeżeli tak, to napiszcie mi, bo też chętnie bym je wypróbowała, bo póki co jestem z całej pielęgnacji mega, mega zadowolona. Więc czekam na Wasz feedback i bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.